John, z tej strony Reptulska Nauka Napowy Komandos. Witam Was dzisiaj serdecznie i śpieszę z wyjaśnieniami. Obiecałem, że przez najbliższe dwa tygodnie nie będzie żadnego filmu na kanału. Tam udało mi się powrzucać jakieś takie króciutkie filmiki z Podlasia. Musieliśmy niestety na tą naszą wizytę na Podlasiu przerwać ze względu na stan zdrowia naszej kotki. Jest już w bardzo podeszłym wieku i osoba, która się nią opiekuje, no już tak troszeczkę panikowała i chciała, żebyśmy jak najszybciej przyjechali przejąć pałeczkę. No niestety kocica ma już swoje lata, więc jest duże prawdopodobieństwo, że niedługo przeniesie się po tęczowym moście na drugą stronę. Ale swoje lata przeżyła, także w szczęściu, mam nadzieję, także w zdrowiu, także oby jeszcze pożyła trochę. Ale nie o tym chciałem, raczej o czymś bardzo wesołym. W momencie, kiedy przyjechaliśmy dzisiaj rano, nad ranem do domu, przerywając urlop, czekała na mnie miła niespodzianka, mianowicie wiadomość od jednego z widzów i z krótką informacją, że co to jest za kanapo, co to za komandos, który nie ma porządnego noża. No, trochę jestem zaskoczony i boję się trochę otwierać tego, żeby nie poczuć się zbyt zobligowany. Znaczy, wiecie, są takie prezenty, że fajnie się daje, fajnie się otrzymuje. Są takie prezenty, których człowiek czuje się jednocześnie bardzo, bardzo szczęśliwy. Z drugiej strony tak troszeczkę przerażony, no bo jak ja się odwdzięczę, wiecie, tego typu rzeczy. No ale zobaczymy. Nie będę przedłużał. Zobaczmy, co kryje się w tej paczce. Z góry jeszcze chciałem podziękować osobie, która zostawiła mi ten podarek. Nie wiem, jeszcze coś w środku, tak jak mówię, jest to totalny unboxing. Paczka jest jeszcze zapakowana na świeżo. Także z góry, bez względu na to, co znajduje się w środku, bardzo serdecznie dziękuję. A czy będę dziękował bardzo, 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 czy jeszcze bardziej, to się okaże za chwilę. Dobra, bierzmy się za unboxing. Paczka, jak widzicie, przyszła pakowana do mnie, znaczy została dostarczona, ona nie przyszła, bo nóżek nie ma. Została dostarczona do mnie hermetycznie zapakowana w duct tape, w srebrną taśmę, MacGyverkę, nie wiem jak to nazwać. Spróbuję ostrożnie warstwę taśmy tutaj rozetrzeć. O, jedna warstwa. No, jest tylko trochę, więc pewnie się moment namęczę. Ale pamiętajmy, że drugiej szansy na unboxing nie będzie. To jest... Ja sobie tej paczki sam nie zapakuję, potem nie będę kręcił długi. Nie ma takiej możliwości, dlatego pewna odpowiedzialność. Jestem naprawdę niesamowicie ciekaw, co tam jest w środku. Bo wiecie, takie niespodzianki, gdzie człowiek sam sobie ją zrobi, są fajne. Ale jeżeli ktoś ma niespodziankę taką przez duże ny, no to... No to sami wiecie, no to mniej więcej tak jak kiedyś ludzie się cieszyli, czy im się urodzi, nie wiedzieli, czy im się urodzi syn czy córka i w momencie, kiedy położy na głowę i ma pan syna, czy ma pan córkę, no to były odpowiednie uczucia i w tym wypadku też. Wiecie co? Zastanawiam się. Co tam jest w środku? Taśma firmy CQ-BPL, firmy, która zajmuje się militariami. Tutaj jakbyście nie widzieli, to Krzysztof sobie zagląda przez szybkę. Także jest ciekaw, co tam znajduje się w środku. No cóż, zobaczmy. Zobaczmy, moi drodzy. Cóż tam się znajduje? A, najpierw pudełeczko. W pudełeczku mamy gustowną folię. A w folii
Nie widzę jeszcze, co tam jest. Wy prędzej widzicie. Nie, wiecie co? Jeżeli to jest w środku, o czym ja myślę, a jest tutaj napisane Ontario Knife Company, to znaczy, że w środku będzie któryś rap. I zaraz zobaczymy. Faktycznie. W środku mamy, jeżeli mamy rata 7. Muszę powiedzieć, że osoba, która mi go podarowała, ma u mnie naprawdę ogromną, wdzięczność, ale jednocześnie czuję się naprawdę bardzo, bardzo tak dziwnie, bo to jest jednak niesamowity prezent. Zobaczcie. Rad 7. Kawał szyny kolejowej. Nie wspomnę o wartości finansowej, bo zapewne Rad 7 nie jest tanim nożem. I zobaczcie teraz jeszcze, co mamy tutaj. Do niego jeszcze mamy pochwę. Nie. Nie wiem, co powiedzieć. Trochę mnie zatkało. No nic, do tych podziękowań bardzo, 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 jeszcze wiele bardzo i jeszcze więcej bardzo. Dziękuję. Przyznam się szczerze, że czuję się naprawdę niesamowicie taki podekscytowany, trochę wzruszony. Także dziękuję serdecznie ofiarodawcy. Mam nadzieję, że przy najbliższej okazji, jak się zobaczymy, to będziemy mogli 2-3 słowa zamienić. Podziękować, uścisnąć serdecznie rękę. No i co? No i bierzemy się teraz za użytkowanie go w terenie, bo przecież żal, żeby tak porządny nóż marnował się w pochwie w domu. No i trzeba będzie zrobić recenzję. No i jeszcze raz wielkie dzięki. Na razie, trzymajcie się, drodzy widzowie, i życzę wszystkim, żeby również dostawali takie prezenty, bo to jest rzecz naprawdę niesamowita. Ahoj!